26 listopad 2014 rok. Oto krajobraz naszych pięknych Sudetów. Okolice Kłodzka. Góry masywu Śnieżnika. Droga między Kłodzkiem a Bystrzycą. Pasmo gór Bardzkich. No i piękne chmury jesienne. Nadal kamerę trzymam na kierunku gór Bardzkich. I w dalszym ciągu droga między Kłodzkiem a Bystrzycą Kłodzką, w tle góry Bardzkie. Jest duża różnica między kierunkiem, gdzie trzymam kamerę, górami Bardzkimi, a za chwilę przesunę kamerę na góry Bystrzyckie, gdzie zbliża się piękny zachód słońca. Jest kolorowo, słonecznie w tej części i są piękne widoki. Zresztą w dzisiejszym dniu są wspaniałe widoki. Dość dobra widoczność. Powoli kamerą najeżdżam na Czerwoną Górę, która jest częścią Krosnowic. I już jestem na kierunku gór Bystrzyckich. Tak jak wspominałem, słonko pięknie świeci w tej części naszej kotliny i gór Sudetów. No i bardzo piękne widoki. Aż się nie chce wierzyć, że to jest, można powiedzieć, że prawie że zima. Listopad się kończy, pogoda jest piękna, jest sporo bardzo ładnych dni. Chmury też oddają swój urok, urok jesieni. Polna droga. Trudno mi oderwać wzrok od tych pięknych jesiennych widoków i z powrotem najechałem kamerą na drogę między Kłodzkiem a Bystrzycą Kłodzką. Ruch dosyć spory jak o tej porze dnia. No i piękne, piękne widoki. Zbliżam się kamerą z powrotem na góry Bardzkie. Tam w dali Czarna Góra. Spróbuję ją przybliżyć. Jest tam już sporo mgły. Mogą być nieostre obrazy, ale tutaj bliżej bardzo ładne widoki. Zataczam
koło po raz drugi i chcę zakończyć ten filmik z okiem kamery skierowanym na Góry Bystrzyckie, gdzie słonko chyli się do zachodu i jest bardzo przyjemny, piękny, popołudniowy, można powiedzieć, przedwieczór.